Tak, miałyśmy troszeczkę pałacu prezydenckiego wiadomo. Od wczesnego popołudnia. To są to słowa skierowane do prezydenta, który powinien zawetować 3 ustawy. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że PiS, Kaczyński i wszyscy, którzy popierają tą dewastację polskiego prawa i w ogóle ustroju w Polsce, że przegrają, że to wszystko kiedyś się odmieni. Pytanie tylko kiedy. Mam świadomość, że w dniu dzisiejszym to jest pobrzeg polskiej demokracji, ale mimo wszystko uważam, że należy przedstawiać swoje własne zdanie, ponieważ jeżeli zamilkniemy, to zamilkniemy już na zawsze. Mariusz Mrozek ze stołecznej policji ocenił, że protest przebiegał spokojnie. Doszło jednak do incydentu. Drobny incydent. 9 osób przekroczyło barierki, zostały przez policjantów wyprowadzone, wylegitymowane. Najprawdopodobniej będziemy tutaj kontynuować później czynności do skierowania do sądu wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie dotyczącej zakłócenia porządku. Wracamy do tego, co działo się w Sejmie podczas prac nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Rano posłowie opozycji domagali się przerwy w obradach i zwołania posiedzenia Komisji Sprawiedliwości. Wniosek o przerwę uzasadniała Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Jak mówiła podczas prac w Komisji Sprawiedliwości nad zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, złamano konstytucję i regulamin Sejmu. W trakcie drugiego czytania wniesiono poprawkę dotyczącą wyboru sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, która to materia nie była wcześniej przedmiotem projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeżeli chcemy zachować resztki powagi tej Izby, przejdźmy więc właśnie do porządku dziennego. Mówił Joachim Brudziński z PiS-u. Z obrad wykluczono posła Nowoczesnej Krzysztofa Mieszkowskiego, ponieważ chciał podejść do siedzącego w ławach poselskich prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Zebrał się konwent seniorów, po którym prowadzący obrady marszałek Sejmu Ryszard Terlecki zmienił decyzję odnośnie wykluczenia posła Nowoczesnej. Wszystkie kluby opozycyjne zgłosiły deklarację, że sytuacja, która miała miejsce kilkanaście minut temu, nie będzie się już powtarzać i będą zwracać się do państwa posłów, aby nie przemieszczali się między sektorami, a także działali zgodnie z regulaminem Sejmu. W tej sytuacji PSL wycofało wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi rolnictwa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wycofanie wniosku o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa szef PSL-u tłumaczył napiętą sytuacją polityczną. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że potrzebna jest dyskusja o problemach polskiej wsi, ale w odpowiednich warunkach w parlamencie. Dodał, że jego ugrupowanie złoży ten wniosek po raz kolejny. Platforma Obywatelska zapowiedziała, że złoży projekt nowelizacji kodeksu karnego. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział podczas konferencji prasowej, że zmiany te mają związek ze sposobem pracy w parlamencie nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jego zdaniem dokonuje się, jak to określił, zbrodni zamachu stanu na polską praworządność, wolność i suwerenność. Składamy dzisiaj wniosek o nowelizację kodeksu karnego, w którym ci wszyscy, którzy będą wspierać Jarosława Kaczyńskiego i tych, którzy będą głosować dzisiaj za odebraniem polskim sądom niezawisłości i niezależności, wszyscy za to zapłacą. Zapłacą w wolnej Polsce, zapłacą prawnie, a Jarosław Kaczyński, jako prezes ugrupowania, który w systemowy sposób łamie prawo i niszczy polską niezależność, i niszczy polską wolność, zostanie oskarżony przez nas o sprawstwo kierownicze tej zbrodni. PO zaproponowała wprowadzenie do kodeksu karnego nowych punktów. Jeden z nich miałby brzmieć: kto mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w sposób sprzeczny lub niezgodny z konstytucją, podejmuje samodzielnie lub w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio lub pośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk uważa, że projekt jest absurdalny, a wnioskodawcy nie potrafią odnaleźć się w opozycji. Czytując się w projekt Platformy Obywatelskiej, odnoszę coraz większe przekonanie, że jak wszyscy posłowie przed podjęciem decyzji o starcie do parlamentu powinni być badani jednak psychiatrycznie. Grożenie posłom, że podpisują się pod projektem, który nie podoba się opozycji, po prostu jest śmieszne. Należy to ocenić jako kompletną dziecinadę. Ci ludzie przez wiele lat rządzili, mieli wpływ na rząd w naszym kraju i przyzwyczaili się tylko i wyłącznie do tego, że to oni rządzą, a inni mają być w opozycji. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji kodeksu karnego posłowie Platformy napisali, że zmiany są konieczne ze względu na całokształt procedowanych przepisów dotyczących funkcjonowania państwa, a w szczególności Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych. W podsumowaniu dnia zmieniamy temat. Nie będzie referendum w sprawie reformy edukacji. Sejm odrzucił wniosek w tej sprawie.
Przeciwko referendum było 236 posłów, za 210, nie głosowało 14. Tuż przed głosowaniem posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn mówiła, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało w kampanii wyborczej słuchać głosu obywateli. Wniosek, który był podpisany przez prawie milion ludzi, milion Polek i Polaków, którym obiecywaliście w kampanii, że będziecie ich słuchać, że będziecie ich pytać o zdanie. No niestety to było jedno z bardzo wielu waszych kłamstw. Nawet dzisiaj, kiedy debatujemy na ten temat, rodzice, przedstawiciele tych, którzy zbierali podpisy, nie są wpuszczeni na salę. Nie mogą tutaj razem z nami być. Wczoraj Komisja Ustawodawcza wyznaczyła termin referendum na 17 września 2017 roku. Jedna z pomysłodawczyń referendum, Dorota Łagoda z inicjatywy Rodzice Przeciw Reformie Edukacji, uważa, że posłowie zwlekali z rozpatrzeniem wniosku. Reforma nie jest wprowadzona, a poza tym to, że ten wniosek trafił pod obrady Sejmu tak późno, jest również winą posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy 3 miesiące zwlekali z wprowadzeniem wniosku do porządku obrad. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zapewniała, że reforma jest przygotowana. Chcę Państwa zapewnić, wszystko jest znakomicie przygotowane, samorządy przygotowane, pieniądze z samorządów przekazane, a ta reforma, która przede wszystkim podnosi jakość edukacji dla wszystkich szkół i dla wszystkich dzieci, ratuje miejsca pracy dla nauczycieli. I proszę Państwa, to jest zasadnicza sprawa. Pytanie w referendum miało brzmieć, czy jest pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Wnioskodawcą był Związek Nauczycielstwa Polskiego. Inicjatywę popierały niektóre organizacje rodziców, politycy opozycji i część nauczycieli. Podsumowanie dnia. Bez przełomu zakończyła się pierwsza merytoryczna runda negocjacyjna przedstawicieli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. Rozmowy w Brukseli potwierdziły różnice zdań w sprawach priorytetowych dla wspólnoty, w tym dla Polski. Chodzi o prawa Europejczyków na wyspach po Brexicie oraz o zobowiązania finansowe Londynu, bez których potrzebne będą cięcia w unijnych funduszach. 9 ukraińskich żołnierzy zginęło w Donbasie w ciągu ostatniej doby. To straty niespotykane już od długiego czasu. Jak informują przedstawiciele ukraińskiej armii, wspierani przez Rosję separatyści wciąż ostrzeliwują ukraińskie pozycje, również z użyciem ciężkiej artylerii. Do najpoważniejszego strzału doszło w okolicach miasta Krasnohorivka w obwodzie donieckim, poinformował o tym rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony do spraw operacji antyterrorystycznej pułkownik Andrii Łysenko. Po godzinie 4 rano rosyjsko-okupacyjne wojsko otworzyło zmasowany ogień z wykorzystaniem moździerzy, artylerii 122 mm czołgów i rakiet Grad w rejonie Krasnohorivki. Ukraińskie wojsko doznało poważnych strat. 4 żołnierzy poległo, a 2 zostało rannych. Według informacji ukraińskiej armii kolejnych 5 żołnierzy zginęło na innych odcinkach frontu. 3 z nich w wyniku wybuchu miny. Ogółem w ciągu ostatniej doby separatyści ostrzeliwali pozycję ukraińskiej armii 12 razy. W trwającym od ponad 3 lat konflikcie w Donbasie zginęło ponad 2600 ukraińskich żołnierzy, około 10 tysięcy odniosło rany. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Berlin ostro zareagował na aresztowanie przez turecki sąd niemieckiego aktywisty Petera Stalbnera oraz 5 innych członków pozarządowych organizacji humanitarnych. Podczas konferencji prasowej szef niemieckiej dyplomacji Zygmar Gabriel zagroził Turcji wprowadzeniem sankcji gospodarczych. Zygmar Gabriel zapewnił, że Niemcom zależy na dobrych stosunkach z Ankarą. Uzależnił je od przestrzegania przez turecki rząd demokratycznych zasad. Ponownie zażądał zwolnienia z aresztu niemieckiego obywatela oraz natychmiastowego dopuszczenia do niego niemieckiego konsula. W obecnej sytuacji, jaka panuje w Turcji, niemiecki rząd nie może gwarantować dalszych inwestycji w tym kraju, powiedział Gabriel. Ponadto poinformował, że w związku z aresztowaniem Petera Staudnera MSZ uznaje Turcję za miejsce niebezpieczne dla turystów i ostrzegł niemieckich obywateli przed podróżą do tego kraju. Takie oświadczenie, zdaniem ekspertów, wyjątkowo negatywnie odbije się na kondycji tureckiej turystyki. Gabriel dał do zrozumienia, że w związku z obecną sytuacją w Turcji jego kraj będzie rozmawiał z państwami europejskimi na temat funduszy przedakcesyjnych dla Turcji oraz o losie Unii Celnej między Turcją a Unią Europejską. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Od ubiegłorocznej próby puczu w Turcji władze tureckie aresztowały 22 niemieckich obywateli, zarzucając im sprzyjanie puczystom. 9 z nich nadal znajduje się w areszcie.
Rosyjska Duma Państwowa zwróciła się do europejskich parlamentów, aby osądziły Polskę w związku z likwidacją radzieckich pomników. Temat ten porusza w artykule zatytułowanym Obrona historii, rządowa rosyjska gazeta. Dziennik zwraca uwagę, że w tym samym czasie podobną uchwałę przyjął również parlament Izraela, Knesset. Gazeta cytuje wypowiedź przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina, który polską ustawę o zakazie propagandy komunizmu przewidującą demontaż radzieckich pomników nazywa świętokradztwem. Tam ziemi leżą wszyscy razem, również dziadowie polskich polityków, cytuje rosyjski dziennik wypowiedź szefa parlamentu i dodaje, że demontowanie pomników to działanie przeciwko swojej własnej pamięci historycznej. Dziennik Komersant, omawiając ten temat, przytoczył wypowiedź deputowanego partii Rodzina Aleksieja Żurawlowa, który rekomendował Ministerstwu Spraw Zagranicznych wydalenie polskiego ambasadora w Rosji do czasu, aż Polska nie zacznie przestrzegać dwustronnych porozumień w sprawie ochrony miejsc pamięci. Ani rosyjskie media, ani deputowani w trakcie dyskusji nad uchwałą nie odnieśli się do radzieckich zbrodni popełnionych wobec narodu polskiego. W publikacjach i wypowiedziach rosyjskich polityków nie wspomniano o napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku, zbrodni katyńskiej i późniejszym zniewoleniu naszego kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Władimir Putin odwiedził rosyjską obrończynię praw człowieka Ludmiłę Aleksiejewą, która obchodzi 90. urodziny. Jubilatka przyznała, że nie spodziewała się takiej wizyty, tym bardziej, że przez całe swoje życie krytykowała najpierw radzieckie, a później rosyjskie władze za łamanie praw człowieka i wolności obywatelskich. Aleksiejewa w latach 70. pod groźbą aresztowania została zmuszona do emigracji. W 1980 roku podpisała się pod listem do Polaków, w którym radzieccy obrońcy praw człowieka proszą o wybaczenie za zbrodnię katyńską. Wielokrotnie mówiła, że zbrodnie państwa radzieckiego wobec narodu polskiego są niewybaczalne. W Brześciu ujawniono ponad 20 firm, które zajmowały się reeksportem polskich jagód do Rosji. Sposób legalizacji polskich owoców w Rosji ujawnił Białoruski Komitet Kontroli Państwowej. Z powodu obowiązującego od 2013 roku rosyjskiego embarga na produkty z Unii Europejskiej nie można wywozić do tego kraju polskich jabłek. Portal internetowy Państwowej Gazety Sowieckiej Białorusia poinformował, że firmy, które zajmowały się importem polskich jabłek, rejestrowali zazwyczaj obywatele Federacji Rosyjskiej. Sposób na nielegalny eksport był prosty. Całkowicie legalnie sprowadzano na Białoruś polskie jabłka, płacąc za nie wszelkie podatki. Owoce powinny były trafić potem na białoruskie bazary. W rzeczywistości jechały do Rosji. Po kilku tygodniach działalności firmy zamykano, a na ich miejsce powstawały nowe. Jedna z nich w ciągu miesiąca sprowadziła na Białoruś, a potem sprzedała do Rosji ponad 300 samochodów ciężarowych towaru. Oszacowano, że miesięcznie obroty tych przedsiębiorstw przekraczały 2 miliony dolarów. Rosyjska służba weterynaryjna i fitosanitarna Rosselkosnadzor podejrzewa, że w ubiegłym roku na Białorusi legalizowano 250 tysięcy ton owoców z państw objętych rosyjskim embargiem. Autor publikacji pisze, że traci na tym wizerunek Białorusi. Polskie Radio Mińsk. Także to były różne takie cyrki. Podsumowanie dnia. Wcześniej to inne linie. Wracamy do spraw krajowych. Nogę na głowę, na polskich drogach jest bezpieczniej, tak wynika z policyjnych statystyk. W porównaniu do poprzedniego roku liczba wypadków zmniejszyła się o ponad 7%. Funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji podsumowali pierwsze półrocze 2017 roku. W tym okresie odnotowano znaczny spadek wypadków drogowych, czemu towarzyszy również mniejsza liczba osób rannych i zabitych na drodze. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Mamy analizę przeprowadzoną od stycznia do czerwca. Można tutaj śmiało stwierdzić, że blisko 7% mniej powstało wypadków drogowych. Sporo udało się istnień ludzkich uratować też dzięki temu. Pomimo poprawy sytuacji na polskich drogach, liczba wypadków wciąż jest wysoka. Od początku roku doszło do ponad 14 tysięcy zdarzeń, w których zginęło 1130 osób, a ponad 17 tysięcy zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków wciąż są brawura, nadmierna prędkość i nieustępowanie pierwszeństwa. Im lepsza pogoda, tym uczestnicy ruchu, w szczególności kierujący, dostają jakiegoś wiatru w żagle i myślą sobie, to kogoś innego spotka wypadek, a nie mnie. Mam prosty odcinek drogi, dobry samochód, no i niestety czasem to zauważyłem.
zaufanie gubi tych uczestników ruchu. Poprawa statystyk dotyczy również nietrzeźwych kierowców. Z roku na rok coraz mniej osób decyduje się na jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Z zadowoleniem musimy stwierdzić, podobnie jak z wypadkami drogowymi, ilość zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu czy też w stanie nietrzeźwości również maleje. I tak w tym okresie zatrzymaliśmy 53 426 kierujących pod wpływem alkoholu czy też nietrzeźwych. Jest to w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, jest to spadek ponad 4,5 tysiąca osób. Mimo tego, że badań i kontroli drogowych jest coraz więcej. Codziennie do służby kierowanych jest ponad 4 tysiące funkcjonariuszy ruchu drogowego. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Komenda Główna Policji przygotowała film instruktażowy, który ma przypomnieć motocyklistom i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego o konieczności stosowania się do przepisów i zasady ograniczonego zaufania. Do archiwum akt nowych trafiły dokumenty polskich władz emigracyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Są to archiwalia wytworzone przez Radę Narodową w latach 1952-53. Zbiór przekazał archiwum historyk profesor Sławomir Cęckiewicz. Przekazany zbiór ma wielką wartość historyczną, mówi dyrektor archiwum akt nowych Tadeusz Krawczak. Mówimy o rzeczywistości powojennej, funkcjonowania rządu polskiego na uchodźstwie, więc tak jakbyśmy składali puzzle, im więcej mamy klocków, to obraz rzeczywistości ówczesnej będzie wierniejszy. W zbiorze znajduje się dokumentacja działań 4 Rady Narodowej na rzecz Polski w Stanach Zjednoczonych. Dokumenty ukazują wielki wysiłek niepodległościowy polskiego uchodźstwa, ale również Polonii Amerykańskiej na rzecz uwolnienia Polski spod okupacji sowieckiej, prób wpływu na tą administrację amerykańską, żeby odeszła od ducha Jałty. Wyjaśnia profesor Sławomir Cęckiewicz i dodaje, że w zbiorze znajdują się też dokumenty, które stworzyli ważni emigracyjni politycy. Na przykład prezydenta na uchodźstwie Augusta Zaleskiego, korespondencja Stefana Korbońskiego, generała Andersa, premiera Stanisława Mackiewicza. Przekazany zbiór został już zdigitalizowany i można go przeczytać, m.in. wchodząc na stronę internetową Archiwum Akt Nowych. Witold Banach, Polskie Radio. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie kradzieży eksponatów przez izraelską artystkę. Studentka sztuki i wnuczka ocalałych z Holokaustu przyznała, że ukradła z terenu miejsca pamięci kilka przedmiotów. Użyła ich później do stworzenia projektu na zakończenie swoich studiów w Jerozolimie. To m.in. szklanki, małe miseczki, metalowa śruba, garść, ziemi, a nawet znak ostrzegający zwiedzających, aby nie kradli przedmiotów z terenu obozu. Władze muzeum w stanowczym oświadczeniu skrytykowały jej działalność, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Kolekcja stanowiska, oburzająca historia. Miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau jest chronioną integralną całością. Ma być świadectwem dla przyszłych pokoleń. Trudno sobie nas wyobrazić, by jego rozkradanie było w jakikolwiek sposób tłumaczone, także poprzez sztukę. To może być oceniane tylko i wyłącznie jako sposób obrazu. W jednej z izraelskich gazet dziewczyna tłumaczyła, że zabierała eksponaty z obawy, że z biegiem czasu Holokaust zamieni się w mit. Teraz prokuratura zbada, czy użyte do jej pracy przedmioty są oryginalne. Muzeum o pomoc w wyjaśnieniu sprawy poprosiło też ambasadę Izraela w Polsce. A teraz czas na informacje sportowe. W studiu jest już Renata Susałko z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Po wczorajszym efektownym awansie piłkarzy Legii Warszawa do trzeciej rundy Ligi Mistrzów, dzisiaj dwie polskie drużyny grają w rewanżach o trzecią rundę Ligi Europejskiej. W Poznaniu Lech podejmuje norweski zespół FK Haugesund, z którym na wyjeździe przegrał 2-3. Na razie Kolejusz prowadzi po 70 minutach 1-0, a taki wynik daje mu awans. Z kolei w Białymstoku Jagiellonia po pierwszej połowie przegrywa 0-1 z azerską Gabalą, z którą na wyjeździe zremisowała 1-1 i musi strzelać gole, by myśleć o awansie. We Wrocławiu uroczyście otwarto World Games, 11 Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, ale otworzył je przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Niemiec Thomas Bach. Igrzyska mają rekordową liczbę uczestników, ponad 3200 sportowców ze 111 krajów, którzy będą walczyć o 222 komplety medali. Zawody potrwają do 30 lipca. Reprezentacja Polski liczy 218 sportowców. Francuz Laurent Barguil, najlepszy góral wyścigu, wygrał w Alpach 18 etap polarskiego Tour de France, ale o szczegółach w korespondencji z Francji.
179,5 km start w Grianson, kolarzy mijają stacje narciarskie. Na czele 51 uciekinierów. Nie ma wśród nich tych, którzy się liczą w ostatecznej rozgrywce. Peleton prowadzi biała szpica, koszulki Sky, za nimi żółta, Fruma, pierwsza stroma wspinaczka, najpierw wreszcie podjazd, 14 km, Vizoard, legenda Tour de France, 2300 metrów, 14 km pod górę. Ucieka Kolumbijczyk, dochodzi go Francuz, rusza za nimi główna trójka wielkiej pętli, wspinaczka na Izoard, drogi dla kozic, niczego nie wyjaśnia w klasyfikacji ogólnej. Froome pierwszy, Bardet drugi, Kolumbijczyk, Kuran trzeci, a teraz przed nami 19 etap. Tour de France wchodzi na ostatnią prostą. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderowi Brytyjczykowi Christopherowi Froome'owi na trasie pomagał Michał Kwiatkowski z tej samej grupy Sky. Polak na finiszu był 62, a w klasyfikacji generalnej zajmuje 58 miejsce. W tenisowym Challengerze w Poznaniu nie będą już grać Polacy. Dziś odpadli w drugiej rundzie zarówno doświadczony Jerzy Janowicz, jak i 19-latek Michał Dębek. Janowicz przegrał z Portugalczykiem Gonçalo Oliveirą 7-5, 2-6, 4-6, a po meczu powiedział: miałem spory problem z jego serwisem, niby pozycja do tego, ta lewa ręka sprawiała tak naprawdę troszeczkę kłopotów. Za bardzo nie wiedziałem, jak mam to returnować. Nie przeprowadziłem za dużo treningów na ziemi, no prosto z Wimbledonu uderzyłem na turniej, więc przygotowanie moje na korcie ziemnym było takie niepełne, tak? No ciężko mi się od razu z trawy przenosi na ziemię i no na pewno jeszcze potrwa do parę dni, zanim się tak naprawdę wgram w ziemię. Michał Dębek uległ Czechowi Łukaszowi Rosolowi 7-6 i 6-3. Poznański Challenger w tym roku nie jest łaskawy dla faworytów. Są za to postępy w rehabilitacji byłego mistrza jazdy na żużlu Tomasza Goloba, który może już samodzielnie siedzieć i poruszać się na wózku. Stan funkcjonalny jest o wiele lepszy, powiedział koordynator Kliniki Rehabilitacji Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy dr Krzysztof Radziszewski. Jest 21.30, trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko niej protestowała opozycja. Głos zabrał także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. W oświadczeniu napisał, że w jego przekonaniu ostatnie działania partii rządzącej są zaprzeczeniem europejskich wartości i standardów, narażają polską reputację na szwank i w sensie politycznym przenoszą Polskę wstecz i na wschód. Tymczasem w wieczornym orędziu premier Beata Szydło podkreśliła, że sądy w naszym kraju funkcjonują źle, a Prawo i Sprawiedliwość odpowiada na powszechne oczekiwanie Polaków. Chcą oni, by sądownictwo działało sprawnie i uczciwie. Zdaniem premier, awantury pokazywane w mediach wzbudza totalna opozycja. Podsumowanie dnia. 21.31. Rozpoczynamy część publicystyczną w podsumowaniu dnia w Polskim Radiu 24. Naszym gościem jest politolog profesor Mieczysław Ryba. Kul, dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Jeśli awantury w mediach, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, wzbudza totalną opozycję, jak mówiła premier Beata Szydło, to kto wzbudza ruchy społeczne, ludzi, którzy wychodzą na ulicę w Warszawie, ale nie tylko? Znaczy, pamiętajmy o tym, że to jest jakaś określona grupa, która, pamiętajmy, protestuje dość regularnie, cyklicznie, niegdyś ogromadzona w Komitecie Obrony Demokracji. Ten komitet przeżywa swój duży kryzys związany z upadkiem jednak autorytetu Mateusza Kijowskiego. Natomiast oczywiście to się jakoś reorganizuje, są obywatele dla Rzeczpospolitej, są też partie polityczne, no więc zasadniczo to nic się nowego nie wydarza w tej materii, jeśli bierzemy pod uwagę pewną grupę ludzi niezadowolonych. Zasadniczo z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo tych powodów radykalnych protestów znajdowano sporo. Problem jest taki, że to środowisko opozycji zdefiniowało się jako opozycja radykalna i nie jest to rzecz korzystna dla niej. Z jakiego powodu? Otóż praktycznie każdy powód, jaki się do tej pory znajdował, jeśli mówimy o reformowaniu państwa, prowadzono przez PiS, wywoływał radykalne sprzeciwy albo na ulicy, albo w parlamencie. W końcu doszło do tego, że opinia publiczna w znaczeniu tych, powiedzmy, obywateli Rzeczpospolitej przestaje na to reagować, to znaczy to przestaje w ogóle zadziwiać. Gdyby naprawdę coś nawet teraz partia rządząca robiła złego, naprawdę złego,
to zwykły obywatel ze względu na niski jednak poziom tejże podzielonej i nie mającej jednego lidera opozycji, nie byłby w stanie przez tę od tej opozycji dowiedzieć się, że teraz jest problem. Po prostu wszystko, co robi rząd, jest problemem i stąd wydaje się te protesty. Zasadniczo protest w moim przekonaniu jest przeciwko rządom PiS-u, a nie przeciwko zmianom, bo takich protestów było bardzo dużo. To są protesty inspirowane przez opozycję, czy to też są ludzie, którzy sami z siebie wychodzą na ulicę, bo nie są zadowoleni z tego, co się dzieje w kraju, nie popierają reformy sądownictwa, może jej nie rozumieją? Myślę, że reforma sądownictwa nie jest powodem, a pretekstem. Gdyby była jakakolwiek inna istotna reforma, którą by przeprowadzono, byłby analogiczny proces i mówiono by, że jest zgwałcona demokracja. Bo jeśli to ta reforma jest wbrew demokracji, to w Niemczech jej nie ma. Bo my doskonale wiemy poprzez analizy, jakie przeprowadzono, że w Niemczech absolutnie czynnik polityczny jest włączony w proces wyboru władzy tej sądowniczej i nikt nie mówi, że tam nie ma demokracji. To nie jest ten problem. To jest owszem w dużym stopniu pretekst. Natomiast oczywiście dla pewnych kręgów elitarnych jest to powód, ponieważ wiemy o tym, że ten jak gdyby podział władz w Polsce, jaki nastąpił gdzieś początkiem lat 90. Oczywiście on dotyczył sfery medialnej, on dotyczył sfery biznesowej, on dotyczył takiego społecznego, szeroko rozumianego zaplecza w polityce i też w tej przestrzeni władzy sądowniczej. Tam zmian wielkich nie było. Jest w tej chwili naruszenie pewnego układu, który się tam jakby zbudował, stąd budzi to reakcję pewnych elitarnych grup. Za tym idą różne inne, które są niezadowolone z samego faktu takiego, a nie innego wyniku wyborów. Do tego jest zaangażowana zagranica, która z powodów ideologicznych bądź przeciwie, z powodu tego, że nie chce, żeby Polska jakby wydobyła się na pewną suwerenność w relacjach międzynarodowych, to się wszystko angażuje. Ale w rzeczy samej, jeśli bierzemy pod uwagę szeroki odbiór społeczny, to po pierwsze, sądownictwo w Polsce jest bardzo krytycznie oceniane. Po drugie, opozycja, która jest bardzo potrzebna w każdym systemie politycznym, bo powinna wyłapywać istotne kwestie, dawać kontrpropozycje, na przykład jeśli mówimy o reformie ustrojową, wskazywać, co jest ważne, co mniej ważne, protestować w momentach, kiedy rzeczywiście ten protest jest konieczny, gwałtownie, jeśli problem jest duży, spokojnie, jeśli problem jest mały. Tu mamy do czynienia z gwałtownym protestem na wszystko. W tym względzie obywatel po prostu nie patrzy poważnie na to, w którym stopniu, co inspiruje opozycję. Nie przez przypadek ten protest odbywa się przed Pałacem Prezydenckim. Jaka jest rola, panie profesorze, prezydenta w tym sporze? Możemy mówić o sporze, w tych wydarzeniach, które mają miejsce ostatnio w Polsce. Wydaje się, że pan prezydent wykazał poprzez bardzo taką intensywną, a zarazem merytoryczną ingerencję w ten proces legislacyjny. Pamiętajmy, że jest on jednak strażnikiem konstytucji i tutaj jeśli mówimy o reformie władzy sądowniczej, no to jednak jego rola powinna być istotna i była. To co ciekawe, oczywiście mówię to nieco że tak powiem metaforycznie, ale jednak taką merytoryczną, a nie ona jest bardzo ale merytoryczną funkcję opozycji przejął prezydent, ona jest który głupia. Jeden zaproponował, może że nawet, on jest bezdomny, no, a ona mówi, to to, słowo, ale, to jak to bardzo pan jest bezdomny? Pisto, to jak to pan jest bezdomny? Bardzo istotne korekty, jeśli gadała, że jakby nie wiedziała, że połowa bezdomna. Związane z władzą sądowniczą przez ustrojem sądową w Polsce. To powinna zasadniczo robić opozycja w istocie, natomiast ona mówi, że każda reforma jest zła, w związku z czym no, trudno w ogóle wejść w dialog. Troszkę tę opozycję, taką bardziej racjonalną tę rolę spełnił Kukiz, no, ale realnie... skoro ona pomaga ludziom takim, to dlaczego ona się dziwi, że do nich przychodzą ludzie tacy? Natomiast w tej chwili no, jest przecież problem, ona pomaga ludziom biednym, faktem, no to przecież bezdomny to jest bogaty. Cokolwiek w sensie treściowym, istotowym by tam było. No, pan prezydent zdaje się osiągnął
w tych negocjacjach większością parlamentarną, to chciał, żeby nie upartyjnić tego sądownictwa, no bo wiemy o tym, że na 3/5 to nie jest zwykła większość, chociażby jeśli bierzemy pod uwagę ten wybór do KRS-u i tak dalej. Więc to są rzeczy, które się ona udaje, że ona się dziwi, albo nie. To już czegoś więcej. On spełnił rolę takiej, może nie tyle racjonalnej opozycji, co racjonalnego czynnika hamującego pewne upartyjnienie całej ustawy. A to jest naturalne? To była naturalna rola prezydencka, czy jakaś nowa? Prezydent zaskoczył, czy może nas jeszcze zaskoczyć? Jakieś działania teraz według pana, panie profesorze, podejmie prezydent Andrzej Duda? Zaskoczył w tym względzie, że zasadniczo w normalnej sytuacji to prezydent czeka. Ja to się bardzo cieszę z tymi sądami, co się dzisiaj stało. Dlaczego? Dlatego, że będą sądzić tych wszystkich, jak to Szydło mówi, że myślicie tylko o sobie i teraz coraz wyraźniej to, tak jak sama powiedziałaś, Kaczyński, wynika z tego, że oni przywłaszczyli majątek, mają dużo tajemnic. Tak jak to... niestandardowa reforma. A no właśnie. Mówię, że to tu całego ustroju sądowego. Powinno być ujawnione, pozabierać im bogactwo i oni nie mogą się pogodzić z tym. W tym momencie będą spieprzać za granicę. Uruchomił. W ogromnej mierze też wstawem do strony politycznej, a nie czysto formalnej, prezydent jednak miał okazję zamanifestować ogromną swoją niezależność, co wybija totalny argument opozycji. Co kilka argumentów rzeczywistych, bo zasadniczo mamy do czynienia z historycznymi wypowiedziami, natomiast istotnie trudno powiedzieć, że tak jak wybierze sobie sędziów, sobie nie będzie bez dogadania się z innymi podmiotami politycznymi w stanie wybrać. Trudno powiedzieć, że Andrzej Duda realizuje postulaty czy program, czy wizję jedynie Jarosława Kaczyńskiego, to by Jarosław Kaczyński był zaskoczony przez pałac prezydencki pewnymi pomysłami, które, że tak powiem, otwarte i cały cały. Bardzo dużo moim zdaniem prezydent politycznie, a myślę, że i sama ustawa jedna czy druga osiągnęła też na wartości. Sytuacja także w wymiarze międzynarodowym jest naprawdę poważna i dlatego wymaga poważnych środków i poważnych partnerów. Proszę spróbować, panie prezydencie, to cytat z listu Donalda Tuska. Zwróciłem się wczoraj do pana prezydenta Andrzeja Dudy z propozycją pilnego spotkania w celu omówienia kryzysu politycznego w naszym kraju i jego groźnych konsekwencji dla międzynarodowej pozycji Polski. Już wspominaliśmy o kontekście międzynarodowym wydarzeń, które mają miejsce w Polsce. Myśli pan, że to dobry pomysł, to spotkanie? Wiemy, że to spotkanie raczej się nie odbędzie. Po pierwsze, Donald Tusk nie ma takich kompetencji. Gdyby Donald Tusk miał do każdego kraju, przewodniczący Rady Europejskiej, gdyby miał się włączać w proces legislacyjny każdego z krajów członkowskich, no to do czego byśmy doszli? Gdyby na przykład Donald Tusk, kiedy pojawiają się, był miałeś tam w tej chwili, ale przecież były takie ustawy, nie wiem, o eutanazji w Belgii czy w Holandii, on był z niepokojem się chciał spotkać z tamtejszym prezydentem czy królem, to by go wyśmiano. Natomiast to on chce po tych swoich katastrofalnych wizerunkowych spadkach, znaczy spadkach, no ocenie jego rządów przy okazji komisji Amber Gold, czy przy okazji tych ekshumacji smoleńskich, wrócić jako ktoś poważny, jako podmiot w grze wewnętrznej, politycznej, i chciałby być doceniony przez Andrzeja Dudę jako partner w tak zwanym dialogu i stąd ta jego akcja. Ale wprowadzanie go w ten obszar zupełnie jest od strony formalnej i zupełnie absurdalne, a od strony rzeczowej, w sensie takiej politycznej, no nie ma nigdy interesu, ażeby Donalda Tuska włączyć w politykę polską. Jego rola w sensie formalnym jest zupełnie inna. On organizuje pracę Rady Europejskiej, a nie tworzy prawo w Polsce, na Węgrzech, we Francji czy w Holandii. Myśli pan, że w przyszłości będzie miała rozgrywka prezydencka między Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem? Moim zdaniem, patrząc na bieg rzeczy, bo pamiętajmy, że po wakacjach, kiedy wrócimy wszyscy z urlopów, to co dzisiaj nas emocjonuje, ale też tylko część ludzi, bo większość już naprawdę tych różnych awantur ma dość, nie będzie miała większego znaczenia. Natomiast pamiętajmy o tym, że Donald Tusk jest w bardzo dużym kłopocie. Nie tylko przez sprawą swojego syna i jego wypowiedzi przy komisji Amber Gold,
ale w ogóle jak to wszystko wyglądało wówczas, jeszcze wracam do tych smoleńskich kwestii, no to była katastrofa. Taka geopolityczna i rzeczywiście uwschodnienie Polski, no tak sobie powiedzmy, jeśli Donald Tusk tą retoryką się posługuje. Sądzę, że jego szanse, biorąc to wszystko pod uwagę, jego szanse powrotu do polityki polskiej maleją, a szczególnie jeśli byśmy brali pod uwagę tę konfrontację z Andrzejem Dudą. Andrzej Duda przy dzisiejszej tych wszystkich zmaganiach ustawowych dotyczących ustroju sądowego, jeszcze raz powiadam, bardzo mocno, nie tylko w sensie merytorycznym, ale wizerunkowo zyskuje. Donald Tusk nie sądzę, żeby w tej chwili był podmiotem takim, który jest w stanie dorównać i być może nie będzie nawet chciał wracać do kraju, ale będzie szukał u Timmermansa i innych polityków europejskich wsparcia dla innych, być może zewnętrznych tam stanowisk. Chyba, jeśli pan redaktor pozwoli, to ta słabość opozycji, mówię o liderach opozycji, będzie tak duża, bo przecież Grzegorz Schetyna, proszę zwrócić uwagę, Grzegorz Schetyna, który proponuje zmianę kodeksu karnego, żeby posłów, którzy głosują niezgodnie z jego wizją, z jego wolą, wsadzać do więzienia, no to przecież to jest taki irracjonalny pomysł, który, jeśli ktoś zdroworozsądkowo patrzy na politykę, no łapie się za głowę. Dlaczego to robi Grzegorz Schetyna? Z jednego powodu. Z powodu swojej słabości i strachu przed tym, że ktoś go może w radykalizmie przeskoczyć i w partii nie będzie miał panowania nad tą partią, nie będzie miał rządów, więc chce być bardziej radykalny niż najbardziej radykalni politycy Platformy. Ale to jest droga dla samej partii donikąd. Więc chyba, że rzeczywiście słabość tych liderów będzie tak duża, że nawet Donald Tusk będzie ich w stanie pokonać wewnętrznie. Politolog profesor Mieczysław Ryba z KUL-u był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cześć. Kłaniam się nisko. Redaktor Krzysztof Rosz z naszego dziennika jest naszym kolejnym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, chciałbym zapytać o to, co dzieje się aktualnie na ulicach Warszawy, ale nie tylko. Czy to jest te protesty, które mają miejsce, to jest wyraz siły obywatelskiej, siły opozycji, czy pewnej bezsiły? To wszystko po trosze, można powiedzieć. Na pewno jest to sukces opozycji o tyle, że może teraz mówić policja, bo to mówi, że na ich wezwanie do protestów przyłączyły się tysiące ludzi, bo rzeczywiście w kilku dużych miastach w Warszawie te manifestacje wyglądają dość okazale, mówiąc językiem odnoszącym się do wielkości protestujących, jest pewien sukces, ale z drugiej strony pokazujący też pewną bezsilność, dlatego że opozycja w zasadzie nie znalazła żadnej innej formuły wyrażenia z tego procesu, czy też powiedzmy inaczej. Opozycja nie była w stanie w Sejmie przedstawić propozycji alternatywnych, bo ten sens ponad 1000 poprawek oczywiście nie był poważny na posiedzeniu komisji. Opozycja nie w pełni wykorzystała też ingerencję w procesie dyskusyjny prezydenta Dudy, bo prawdę mówiąc spodziewałem się, że wykorzysta właśnie ten moment do tego, żeby zaproponować jakieś swoje inne poprawki, poza tym prezydentką, i spróbuje w pewnym stopniu przyjąć inicjatywę. Tej inicjatywy nie przyjęła. Chyba nie przygotowana była opozycja na taki scenariusz bardziej polityczny, tylko właśnie na scenariusz dotyczący protestów, ale jednocześnie rzeczywiście powstaje pytanie, czy te protesty to jest przejaw siły, czy też inwencji opozycji, też raczej jest to przejaw tego, że w grę weszły ruchy obywatelskie, to znaczy nawet nie sprecyzowane, bo na pewno nie wszyscy przychodzili na to, czy przyszli na te manifestacje. Czy to jest pewna siła oddolna, jakieś inicjatywy? Może być, zrodzi się coś nowego, nie wiadomo, bo nie widać, znaczy tam są, pojawiają się przecież i flagi KOD-u, w Warszawie obywateli RP, ale może to być też pewna siła oddolna, która być może coś się przekształci, bo ja wcześniej przeglądałem różne portale internetowe, czy też widziałem sygnały na stronach facebookowych, czy twitterowych, właśnie wzywanie. Ludzie się zwoływali, żeby przyjść na manifestację, żeby zaprotestować przeciwko ustawie przyjętej przez policję. I to wzywanie nie było sygnowane żadnymi szyldami politycznymi, czy partyjnymi, czy nawet
nie było sygnowane przez pod, czy inne stworzenie, więc być może jest to jakaś oddolna inicjatywa, która może się coś przerodzić, nie wiemy tego. To są bardzo dynamiczne procesy i nie możemy przewidzieć, czy tego na przykład powstanie jakiś nowe stowarzyszenie, jakiś nowy ruch, prawda, bo obywatele RP są, kojarzą się tylko z miesięczniką smoleńską. Kot nie może się, że tak powiem, podnieść po tych porażkach wizerunkowych, więc być może jest to początek jakiegoś nowego ruchu społecznego, trudno, znaczy nie można tego wykluczyć, nie ma pewności, że to się stanie, ale nie można wykluczyć właśnie przez to, że być może się zjawi jakiś nowy lider, najpierw lokalny, potem zostanie wykreowany przy pomocy mediów tradycyjnych społecznościowych na takiego lidera, byśmy powiedzieli ogólnopolskiego, taki drugi, prawda, jakiś nowy lider, powiedzmy, który będzie stanie na czele nowego kodu, czy coś w tym rodzaju, więc to jest bardzo możliwe, bardzo, bardzo realne i przyznam szczerze, nie dziwiłbym się, gdyby rzeczywiście za jakiś czas był kreowany ktoś nowy, kto stanie na czele takiego, że będzie nowego nurtu, czy byśmy powiedzieli nowego jakiegoś nurtu społecznego, no w zależności, jakbyśmy to nazywali. Według warszawskiego ratusza w demonstracji przed Pałacem Prezydenckim, a nie tylko, bierze udział 50 tysięcy osób. Według Komendy Stołecznej Policji w zgromadzeniu w kulminacyjnym momencie brał udział 14 tysięcy osób. Nie wiemy, ilu tak zwanych zwykłych Polaków bierze udział w tych demonstracjach. Zwykłych dlatego, że nie inspirowanych, nie wezwanych, tych, którzy sami się gdzieś tam nawet w internecie umówili i przyszli. A panie redaktorze, jeśli chodzi o zwykłych sędziów, czy możemy powiedzieć, zwykli sędziowie są tacy i oni są przeciwni reformom sądownictwa, tej reformie, która akurat jest wprowadzana w życie w Polsce, czy są za, czy są obojętni, czy się boją? Pewnie wszystkie byśmy postawy znaleźli. Ja rozmawiałem z wieloma sędziami w Warszawie, nie tylko z Warszawy, i oni mają pozytywny stosunek do samej idei reformy sądownictwa, bo każdy, nie tylko ten, kto był uczestnikiem procesów sądowych różnych, czy gospodarczych, czy karnych, czy jakichś cywilnych, ale i sami sędziowie widzą, że system po prostu jest niewydolny, to po pierwsze. I po drugie, że system niestety sądowniczy w Polsce nie doprowadził do, można powiedzieć, utwierdzenia wysokiego statusu sędziego jako tej osoby godnej zaufania publicznego. Bo jeżeli przyjrzymy się badaniom socjologicznym, to sędziowie też mają świadomość. Wynika z nich, że oni są społecznie postrzegani jako osoby, no, byśmy powiedzieli, zawód sędziego nie jest zawodem poważanym wśród społeczeństwa, co ma oczywiście wiele przyczyn. I sędziowie liczą na to, że ta reforma, która jest wprowadzana, ona przede wszystkim spowoduje właśnie, czy powinna spowodować, tak powiem, powinna spowodować usprawnienie pracy sądownictwa i łatwiejsze pozbywanie się z sądu tak zwanych, jak się mówi, czarnych owiec, czyli sędziów, którzy są na bakier z prawem, na konflikty z prawem, sędziów, którzy na przykład źle orzekają, a jest ciężko ich usunąć z zawodu, a to jest też problem, bo wtedy jest źle oceniona praca sądu, a więc jednocześnie i to rzutuje na sądowisko. Natomiast oczywiście sędziowie mają zastrzeżenia co do może trybu wprowadzenia tej reformy, bo na pewno woleliby, żeby cały proces odbywał się w powolniejszej atmosferze i mają też, tak jak rozmawiają z nimi, mają też pretensje, że rząd nie zadbał o przedstawianie swoich propozycji szerszemu gronu sędziów. Oczywiście były spotkania organizowane na Zjeździe Prawników Polskich, czy jakieś w takim gronie powinno być. Natomiast sędziowie podpowiadali, że lepszym byłoby rozwiązanie, gdyby na przykład przedstawiciele ministerstwa, sam minister Ziobro i jego zastępcy jeździli po całej Polsce, organizowali spotkania przy okazji różnych zgromadzeń sędziów, czy sądów okręgowych, czy sądów rejonowych i tam tłumaczyli założenia tej reformy. To wtedy pewnie nie uniknęlibyśmy tych procesów, które teraz mamy, ale być może wielu sędziów zrozumiałoby, o co chodzi rządowi i łatwiej byłoby nawet w środowisku tę reformę zaakceptować. Natomiast podejrzewam, że po tych ostatnich wydarzeniach pewnie wśród sędziów jest więcej takich niepewności, też takich niejasności, co się będzie dalej działo. Czy z jednej strony możemy powiedzieć aktualnie, że wielu sędziów, tych zwykłych sędziów, nie rozumie tego, co się dzieje, nie rozumie tej reformy, ale to nie sędziowie wyszli na ulicę, nie protestują dziś sędziowie, tylko nie. Są ci zwykli obywatele. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, reforma, same założenia reformy, hasła, one oczywiście pewnie większość Polaków popiera, natomiast nawet ci, którzy popierają reformę, to nie do końca rozumieją i założenia, bo tu rzeczywiście mamy pewne manipulacje ze strony środowiska sędziowskiego i przeciwników tej,
reformy, wskazywanie na rzeczy, które się nie będą działy. Mnie na przykład uderza w całej tej dyskusji to, że sędziowie nie bronią swojej profesji czy swojej grupy zawodowej jako całości. To znaczy przyjęto założenie, jakby wielu komentatorów, czy powiedzmy ta narracja opozycji jest taka, że oto teraz przyjdą do sądów, czy zajmą funkcję prezesów sądów, czy szefów wydziałów. Czy to jest uwłaczające całej grupie sędziów, bo sędzia jest niezawisły na sali sądowej, to co? To wszystko do tej pory był niezawisły, a nagle jak się zmieni, prawda, prezes sądu komisji będzie niezawisły, no to jest jakaś paranoja, bo tych, którzy rządzą za to, że oni wywiązują się ze swoich zobowiązań, to też jest w jakimś sensie pewne kuriozum, ale drugą rzeczą, którą wydaje mi się, że trzeba robić, to właśnie mówić o tym, że tu toczy się normalny proces legislacyjny, a jeśli chodzi o Radę Europejską, to nie jest to miejsce i to nie jest pole dla jej interwencji, bo to jest rzecz, która jest i musi się rozstrzygnąć tutaj w Polsce. No i też, panie ministrze, jak widzę w tweetach uczestników tego protestu na krakowskim przedmieściu, ma być na nim również Paweł Graś, czyli przyboczny Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Unii. Nie wiemy oczywiście, czy został wysłany przez pana Donalda Tuska, czy też jest tam z własnej inicjatywy. No ale to jest ten sam pan, który, jak czytaliśmy w doniesieniach medialnych, gdy był rzecznikiem rządu, spotykał się z prezesem zarządu spółki wydającej Rzeczpospolitą w nocy, na kilka godzin przed tym, gdy Rzeczpospolita z tekstem o trotylu na pierwszej stronie znalazła się w kioskach. Wiele można by zresztą przypominać jeszcze z czasów nie tak odległych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No ale taka obecność to też jest chyba jednego z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska. To też jest dosyć symptomatyczne. To może być jakiś znak, ale jeszcze raz, skoro ojciec wraca do tych kwestii, o których myślę, że wszyscy pamiętamy, tak jak właśnie o tej ingerencji w to, co wydawała, czy w to, co ukazywało się wtedy w dzienniku Rzeczpospolita, to powtórzę, że przecież większość, jeśli nie wszyscy, my pamiętamy te i nie tylko te historie, pamiętamy też, co działo się w redakcji innego tygodnika. Pamiętamy o różnych telefonach, umawianiu różnych spraw z różnymi sędziami i tych rzeczy moglibyśmy przywoływać teraz całe mnóstwo. Stąd też ten mój wcześniejszy głos, że dziwię się, że ci, którzy dzisiaj protestują na krakowskim przedmieściu, im się wydaje, że Polacy o tym nie pamiętają i dziwię się właśnie tego typu głosom. No dodajmy jeszcze całą batalię o miejsce dla telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Dodajmy pogardę wobec słuchaczy Radia Maryja ze strony premiera polskiego rządu Donalda Tuska i całego tego środowiska. Dodajmy to, że praktycznie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie mogła dostać żadnego grantu i startować w żadnym konkursie, bo z gruntu była jako trendowata określana i wszystko, co by przysłała, było wrzucane do kosza. Taki był wtedy klimat. Tak, a troszkę nawiązując do tematu dzisiejszej rozmowy, też warto podkreślić, że rodzina Radia Maryja była też eliminowana właściwie z całego życia polonijnego, pomimo tego, że to jest moje przekonanie, jest szczególnie tam, gdzie działa, prężnie działa, no bo są jeszcze takie miejsca, gdzie jej nie ma, albo gdzie zaczyna dopiero swoją działalność. Ona naprawdę wnosi bardzo wiele dobra dla polskiej społeczności. Można powiedzieć, że ona jest często takim spoiwem, wokół którego Polacy się gromadzą i to jest rzecz warta
podkreślenia, bo jeszcze raz i bardzo mocno to podkreślam, ci, którzy mieszkają za granicą, bardzo często mają dużo trudniej, bo ich oni są dalej, oni są rozproszeni, oni muszą gdzieś do tego miejsca, gdzie się spotykają, jechać dalej niż tu w Polsce, więc to, że była ona eliminowana i to, że rzucano jej też kłody pod nogi, było też rzucaniem kłody pod nogi tym, którzy działali na rzecz Polski i polskości. I nic sobie ani Donald Tusk, ani Jan Dworak, ani całe to środowisko dzisiaj obrońców demokracji i wolnych mediów nie robiło z 2,5 miliona podpisów obywateli, nie robiło z kilkuset tysięcy tysięcznych dwóch dużych marszów w Warszawie, 250 marszów w całej Polsce, w Europie i w świecie. Tego wszystkiego tak jakby nie zauważali. Z wielu, wielu kilkudziesięciu komisji sejmowych i senackich, bo przecież tam też się toczyła walka o wolne media. Wówczas jakoś nie było tego wszystkiego słychać. Nie no, wręcz przecież pamiętam, bo w zeszłej kadencji byłem posłem, że pojawiały się w parlamencie dokumenty czy sprawozdania, w których choćby ci duchowni, którzy działali na rzecz Radia Maryja, można wspomnieć tutaj o księdzu Rafale z Los Angeles, byli pokazywani w bardzo złym świetle, dlatego właśnie, że u nich rodzina Radia Maryja działała, że oni uważali, że to jest dla życia polskiej parafii bardzo ważne. Tutaj, jeśli można, to niskie ukłony i w ogóle pozdrowienia dla całej rodziny Radia Maryja z Los Angeles, bo to jest taki właśnie przykład, w którym można było wybudować, czy można było zbudować grupę Polaków, którzy właśnie wokół rodziny Radia Maryja postanowili działać i działają z wielkimi sukcesami. A którzy wówczas, jak słyszeliśmy od słuchaczy, byli w konsulatach, w polskich ambasadach za rządów Radosława Sikorskiego traktowani jako persony non grata. Tak, i to w najlepszym wypadku. Tak, jeszcze delikatnie mówiąc. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj portal TVP Info opublikował informację o tym, że w czasach rządu PO-PSL Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nielegalnie rozpracowywała Mariusza Błaszczaka, wówczas czołowego polityka opozycji. W tej sprawie śledztwo prowadzi prokuratura. To już kolejne takie sytuacje, gdzie mamy do czynienia z podejrzeniem. No bo może mówiąc najogólniej najbezpieczniej, podejrzeniem takiego nielegalnego rozpracowywania przez służby specjalne, które nadzorował osobiście Donald Tusk, polityków opozycji. No tak, i to już, jeśli jest to prawdą i jeśli to się potwierdzi, to liderów opozycji, bo przypomnijmy, dziś minister Mariusz Błaszczak był przecież jednym z liderów opozycji. No i jeśli to się, te informacje medialne, które ojciec tutaj cytował, by się potwierdziły, no to chyba należałoby wtedy postawić pytanie, czy za tamtych czasów była demokracja, bo rozpracowywanie polityczne lidera, jednego z liderów opozycji, no świadczyć mogłoby o tym, że takiej demokracji tak naprawdę nie było, ale ja bym nie chciał stawiać tutaj... Oczywiście, bo to nie jest nasza wiedza, to jest doniesienie w tej chwili medialne, jakkolwiek prokuratura nie dzieli się informacjami, jest natomiast prowadzone w tej sprawie śledztwo. Panie ministrze, sprawy Polaków i Polonii za granicami, trochę już powiedzieliśmy sobie, jak przynajmniej w części Polacy byli traktowani za poprzedniej władzy. Proszę powiedzieć, jak pan spotyka się z Polakami, z Polonią? Jak to jest dzisiaj? Czy mówiliśmy w pierwszej części o tym, że obserwowano takie kuriozum, że z jednej strony liczba Polaków za granicą rosła, a liczba placówek dyplomatycznych malała, że w Polsce likwidowano posterunki policji, zamykano szkoły, likwidowano szpitale. Polska, zwłaszcza na prowincji, zwijała się. Likwidowano przystanki PKS-u i innych środków transportu. Podobnie było z placówkami dyplomatycznymi. I jak to jest teraz?
Tak, no to było zupełne kuriozum, zważywszy jeszcze na to, że działo się to w czasach, w których mieliśmy do czynienia jak z dużymi falami emigracji, emigracji zarobkowej. W związku z tym ta liczba Polaków w wielu miejscach, szczególnie Europy, bo wtedy, kiedy Europa się otworzyła, czy wtedy, kiedy Polacy mogli po Europie w ramach Unii Europejskiej migrować właściwie bez większych, czy emigrować bez większych problemów, mieliśmy do czynienia z sytuacją zamknięcia konsulatu generalnego w Szwecji, zamknięcia konsulatu generalnego we Francji, czyli w miejscach, gdzie tych Polaków osiedlało się wielu i w miejscach, gdzie ta populacja Polaków rosła w sposób bardzo dynamiczny, ale przecież to nie tylko zamykanie placówek, to też ograniczanie etatów, bo jeśli w jakiejś placówce ograniczano jeden lub dwa etaty, to często tak naprawdę likwidowano możliwość bezpośredniego kontaktu tej placówki czy pracowników tej placówki z Polakami i to wcale nie jest takie proste teraz, żeby to tak szybko zmienić. Liczba tych placówek rośnie. Ja mam nadzieję, że w ślad za tym będą też rosły etaty. Myślę, że o tym więcej mogą powiedzieć ci, którzy na co dzień pracują w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale to jest bardzo ważne, bo ważne jest to, żeby Polacy mogli liczyć na to, że w sytuacjach, w których będzie potrzebne im wsparcie ze strony polskiego państwa, to wsparcie otrzymają. I myślę, że to jest też bardzo ważne dla Polski, bo tam wszędzie, gdzie są Polacy, a wiemy o tym, że Polacy mieszkają prawie na całym świecie, władze tych państw muszą wiedzieć, że w sytuacjach, w których tym Polakom będzie coś zagrażało czy dolegało, oni mogą liczyć na pomoc, a wiemy o tym, że często dzieje się bardzo wiele rzeczy, które są nawet nie do przewidzenia i myślę, że taki właśnie komfort z tego, że się jest Polakiem i że można liczyć na wsparcie polskiego państwa jest bardzo ważne. Panie ministrze, pan ma wiele doświadczeń ze spotkań, także takich osobistych, gdy w imieniu pana prezydenta uczestniczy pan w różnych uroczystościach. Skupialiśmy się w pierwszej części na środowiskach Polaków i Polonii. Pewnie do tych spraw jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym może, byśmy poświęcili teraz kilka minut na spotkania z ludźmi, konkretnymi ludźmi, którzy są no, szczególnymi jakimiś pomnikami, ambasadorami Polski, bardzo ubogimi, nie mającymi tak naprawdę żadnych środków związanych z, no nie wiem, no choćby tak teraz modne jest filmowanie smartfonem wszystkiego, co się dzieje wokół. No tego ci ludzie zazwyczaj nie mają. Nieraz to są też starsze osoby, ubogie, które zostały, no na przykład jak w przypadku wschodu, zesłane, gdzieś powróciły na tereny, mieszkają choćby na Ukrainie. Proszę opowiedzieć, jeśli to możliwe, właśnie o takich ludziach, takich zwykłych ludziach, których pan spotykał. Tak, takich osób jest z pewnością bardzo wiele i na pewno jest też tak, że wiele z nich jest, można byłoby powiedzieć, nieodkrytych. Tutaj to, że my do nich docieramy, to, że my ich możemy poznać, to, że my możemy z nimi porozmawiać, to myślę, że w zdecydowanej większości zasługa księży, kościoła, bo ci ludzie przecież o ten kościół walczyli, o ten kościół się modlili i wtedy, kiedy okazało się, że przetrwali te najczarniejsze czasy, no w jakimś sensie też wywalczyli ten kościół o nich pamiętał i w jakimś sensie wyrażał im też wdzięczność. Ja myślę, że taką osobą, od której bym zaczął, od której chyba trzeba tutaj wspomnieć, której w imieniu pana prezydenta miałem zaszczyt wręczać odznaczenie, to jest pani Rafała Wróblewska, która mieszka niedaleko Kamieńca Podolskiego, mieszka w małej wiosce, jako dziecko była zesłana do Kazachstanu, tam uległa bardzo poważnym odmrożeniom, tam jej amputowano obie dłonie. Ona wróciła do tego swojego miejsca, z którego została zesłana
mieszka w tej małej wiosce i właściwie całe jej życie to była dbałość o polskość, o kulturę, o język i o Kościół. Ona w najczarniejszych czasach komunizmu starała się o przywrócenie mszy świętej po polsku. Ja byłem u niej w domu, rzeczywiście ten dom i te warunki to jest no, taka, można było powiedzieć, niewyobrażalna wręcz bieda i ten dom, w którym mieszka, taka skromność też olbrzymia, ale z drugiej strony to też takie miejsce, w którym widać, że mieszka człowiek głęboko wierzący, bo to święte obrazki, to książeczki do nabożeństwa i też takie przepisywane ręką, też takie, które były pisane po polsku, ale cyrylicą, żeby można się było modlić po polsku i to jest pani, która można było powiedzieć, że wywalczyła odzyskanie katedry w Kamieńcu Podolskim. Ona się nie wahała przy tym swoim kalectwie jechać do Moskwy i tam domagać się tych zwrotów. Ona tak naprawdę też była takim opiekunem i dobrym duchem wtedy, kiedy do Kamieńca Podolskiego przyjechał ksiądz Roman Twaruk, Chrystusowiec, dzisiaj proboszcz tej katedry. Człowiek, który dla Kościoła i dla polskości zrobił bardzo wiele. Człowiek, który myślę, że jest jedną